Drogowskazy. Czas na kolejne drogowskazy na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiejsze spotkanie chciałabym zacząć od pytania. Od pytania, które zadaję wam, ale oczywiście każdy odpowiada sobie we własnym zakresie, jeśli tylko ma ochotę. Mianowicie to jest pytanie, czy macie swoje ulubione słowo. Bo tak się składa, że razem ze mną w naszym radiowym studiu siedzi dzisiaj człowiek, który twierdzi, że takie swoje ulubione słowo ma. A co ważne, wokół tego słowa skupił dużą część swojej działalności. Ba, co więcej, napisał książkę z tym słowem związaną. Bo to jest słowo wczasy. Wczasy, myślę, że to jest też słowo, które byłoby wysoko w rankingu najbardziej polskich słów. Słów, które w wyobrażeniu najbardziej tę polskość oddają. Ale dokładnie o co chodzi z tymi wczasami, to opowiem sam. Taką mam przynajmniej nadzieję, bo mam wielką przyjemność powitać w naszym studiu Marcina Wojdaka, autora książki Ostatni Turnus, a także twórcę instagramowego profilu Kosmoderna. To witam w drogowskazach. Cześć i witam radiosłuchaczy. To jest też słowo z innej epoki. Jak mówiłaś o tym ulubionym polskim słowie, to czekają trochę na inne. Natomiast moje ulubione nie nadaje się na wypowiedzenie go, więc się wstrzymam. Niech pozostanie to tajemnicą. Ale hola hola, książka chyba zaczyna się od takiego zdania, że to jest najpiękniejsze, że to jest najpiękniejsze polskie słowo. I tam o żadnym innym, które mogę sobie tylko wyobrażać, nie ma mowy. No nie ma, ale najpiękniejsze wcale nie musi znaczyć, że ulubione. Natomiast okej, jest to pewnie jedno z tych słów, które w ostatnim czasie towarzyszą mi z dużą intensywnością, a to miał być punkt wyjścia do tego, żebym opowiedział o... Książka jest fajnym, dobrym punktem wyjścia, natomiast wróćmy do początku, uporządkujmy to wszystko. Mówiliśmy o wczasach. Teraz bardzo bym chciała, żebyś powiedział, jak to się stało, że wczasy, można powiedzieć, są jednym z motywów przewodnich zdjęć, które robisz, bo fotografujesz, no i właśnie co? Ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, to jest ciągle mało. I ja wyszedłem i zacząłem od fotografowania architektury powojennego modernizmu i to się wydarzyło już na tyle dawno temu, że nie jestem w stanie określić punktu startowego. Powiedzmy, że fotografuję taką architekturę od 20 lat i na fali fotografowania właśnie budynków powstałych w czasach PRL i takich, które trwały i trwają w nienaruszonym albo niezmienionym kształcie, fotografowałem pawilony handlowe, fotografowałem budynki instytucji publicznych, szkoły, różnego rodzaju obiekty i jednymi z nich były też ośrodki wczasowe. A z racji tego, że ośrodki wczasowe są zdecydowanie atrakcyjniej usytuowane niż chociażby jakieś kombinaty metalurgiczne. Z racji tego, że jest to po prostu zdecydowanie bardziej wdzięczny temat do fotografowania, to z biegiem lat zaczęła u mnie ta tematyka przeważać. Ośrodkiem wypoczynkowym, któremu poświęciłeś sporo miejsca w książce, jest ośrodek Lido w Antoninie i tak się akurat... Jest. On znajduje się bardzo blisko mojego domu rodzinnego i z tym miejscem wiąże się całkiem sporo moich wspomnień z dzieciństwa. I ja też kojarzę klimat tego miejsca. W tej chwili to już jest taki podupadający ośrodek, ale swego czasu ta atmosfera wczasów, szwendania się w piżamie przed domem, prania rozwieszonego, teraz już wypłowiałych huśtawek, taka atmosfera letniska. Ja to doskonale pamiętam i nie jest to dla mnie tylko i wyłącznie takie wspomnienie, które ja kojarzę ze zdjęć, filmów, książek. To jest coś, czego ja doświadczyłam i też czuję za tym taką tęsknotę, która do mnie wraca, kiedy oglądam twoje zdjęcia albo kiedy przeglądałam, czytałam książkę. Jest. Cieszę się, że takie emocje w tobie zdjęcia wywołują, czy teksty, bo ja wokół tej emocji też krążyłem i ona we mnie też rezonuje. Raz mocniej, raz mniej, ale faktycznie jest tak, że no, robiąc zdjęcia właśnie takich ośrodków czasowych, nie da się skoncentrować jedynie na architekturze, bo ten ładunek emocjonalny jest bardzo silny. Nie mam aż tak bezpośrednich wspomnień jak ty związanych z wypoczynkiem i z czasami właśnie w ośrodku czasowym, ale zawsze chciałem takie wczasy i takie wakacje przeżyć, więc jeżdżąc po tych miejscach, czasem i w nich nocując, starałem się sobie nadrobić to, czego nie zrobiłem, będąc nastolatkiem albo i młodszym człowiekiem. Więc to też była właśnie taka sentymentalna podróż, w której, no właśnie, starałem się nadrobić stracony czas, tak to powiedzmy. To jest oczywiście niemożliwe i taka pogoń jest skazana od razu na porażkę, bo tych nienasyconych emocji nie da się wypełnić po czasie. Wszystko ma swój czas i najlepszy takie momentum. No ale tak czy inaczej, jeżdżenie po tych wszystkich miejscach, obserwowanie ludzi tam wypoczywających, przebywanie w tej fantastycznej przyrodzie, to był super czas. I nawet teraz ja to robię i nawet teraz jeżdżę. Jak skończymy rozmowę, to lada moment jadę na Mazury w poszukiwaniu kolejnych miejsc, no bo to jest fantastyczna sprawa po prostu. A jak znajdujesz te miejsca? No bo rozumiem, że Posejdon to jest jakaś legenda. Myślę, że to jest budowla, którą wielu z nas może kojarzyć. Natomiast taki Antonin i Lido to jest takie raczej bardzo lokalne miejsce. Na szczęście jest tak, że na fali powstawania ośrodków czasowych w latach 50. i 60. była taka ideologiczna
doktryna mówiąca o tym, że klasa robotnicza musi też wypoczywać, prawda? Konstytucyjne prawo do wypoczynku, właśnie, prawda? Powinniśmy go przestrzegać i... Może warto dodać, to jest konstytucja z 52 roku. Ja wiem, tak, no niestety, no ale to powiedzmy, że tak jak prawo nie działa wstecz, tak nie odwołujmy praw, które były dobre. Wracając do tematu, to ta powszechność miejsc do wypoczywania, które powstały jak grzyby po deszczu właśnie w latach 50., 60. i również w 70., no była tak duża, że w zasadzie w każdej gminie, w każdym województwie, w każdej gminie takie obiekty wypoczynkowe się znajdowały, więc znalezienie ich to nie jest duży problem, ponieważ wystarczy spędzić nad mapą 15 minut w jakimś tam zaznaczonym terytorium i już znajdziesz tam tych miejsc wiele. Problemem jest selekcja. Selekcja takich miejsc, do których wciąż warto pojechać, bo tak jak już wspominałem, mnie interesują tylko takie miejsca, które wciąż zachowały dużo tej oryginalnej tkanki architektonicznej, nie są oszpecone remontami, nie są zrujnowane, tylko chcę właśnie znaleźć tą oryginalną architekturę, a tego już jest bardzo mało niestety. Tutaj też dochodzimy do pytania, co nas w tych miejscach pociąga i zachwyca, no bo też trzeba sobie powiedzieć, że te miejsca to było to, na co wtedy można było sobie pozwolić, ale to nie oznacza, że te miejsca były bardzo wygodne, luksusowe, albo że był wybór wśród tego, co było dostępne. I prawdopodobnie ludzie, którzy wypoczywali tam 40, 50, 60 lat temu, może wspominaliby to z sentymentem, bo to było piękne lato, bo to był wyjątkowy czas, natomiast nie wiem, czy by powiedzieli, że jeżeli chodzi o budynek, o samo miejsce, to jest miejsce, którym można się zachwycać, któremu poświęciliby uwagę, bo pewnie na przykład był problem z ciepłą wodą. Ale wiesz, to nie jest taka jednorodna struktura. Oczywiście były ośrodki, które mi oferowały bardzo niski standard i w zasadzie jedynym ich atutem było usytuowanie, powiedzmy nad właśnie jakimś efektownym jeziorem i głęboko w lesie, gdzie po prostu miałaś idealną imersję z przyrodą i naturą. Ale były też takie, które nie dość, że oferowały atrakcyjną architekturę, to pamiętając to, że to były, wiesz, lata 50., 60., gdzie nie było takie powszechne to, że ludzie mieli u siebie w domach bieżącą ciepłą wodę chociażby, te miejsca jakoś bardzo nie odstawały od ówczesnych standardów, a czasem było tak, że je wyprzedzały, mając, nie wiem, właśnie chociażby prysznicę z ciepłą wodą. Więc to zróżnicowanie jest duże, ale ja tutaj zauważam takie zatoczenie swoistej pętli czasowej, że przez wiele lat, kiedy to był taki właśnie powszechny standard, to wszyscy już tak do niego przywykli, że stał się pewnym swego rodzaju przezroczystą atrakcją. Po prostu wyjazd do ośrodka wczasowego, nieważne czy nad morze, w góry, czy nad jeziora, to było takie po prostu coś oczywistego, a wraz z przemianą ustrojową otworzył się rynek wyjazdów zagranicznych i wtedy, wiesz, wyjazd do Hiszpanii był szczytem marzenia, lot na Majorkę to już tym bardziej. Przez długi czas właśnie Egipt, Turcja, Grecja stały się takimi marzeniami do spełnienia, ale kiedy i tym się większość społeczeństwa nasyciła, to teraz jest taki powrót właśnie do czegoś bardziej lokalnego, co też ma odzwierciedlenie chociażby w popularności takiego portalu jak Slowhop, prawda, gdzie tam właśnie wyjeżdżają sobie ludzie do jakiejś tam ala nowoczesnej stodoły na tydzień. I atrakcją właśnie jest przyroda, ta lokalność i takie trochę rustykalne style, oczywiście w wyższym standardzie, ale taki właśnie powrót do czegoś, co gdzieś jest pochodną właśnie tych ośrodków czasowych. Jest to teraz taki moment powrotu do tego, co pierwotne. Użyłeś bardzo ważnego słowa, do którego też chciałam nawiązać. To jest słowo moda. To jest najważniejsze w ogóle, to jest najważniejsza z dziedzin życia, moda. Tak, ale każdy kij ma dwa końce i z jednej strony moda na coś pozwala nam czasem coś uratować, ale z drugiej strony moda na coś to coś czasami niszczy. Myślę sobie o tych ośrodkach, no bo żyjemy w takim momencie, że różne duchologiczne klimaty, trochę wracanie do przeszłości, szukanie tego, co było, co znika, no robi się popularne, jest coraz popularniejsze i zastanawiam się, czy właśnie to trochę też nie przyspieszy zmian w tych ośrodkach, czy to nie jest trochę tak jak jedna z fundamentalnych zasad urbexu, że przychodzi się na jakieś miejsce i w takim samym stanie się je zostawia, w jakim się je zobaczyło, że się nie bierze pamiątek. Ja bym bardzo chciał, żeby moda się nasiliła i nie była tylko i wyłącznie moda na te duchologiczne, powiedzmy, przedmioty czy tematy, i na architekturę właśnie powojennego modernizmu, który został zauważony pewnie z dekadę temu, tak intensywniej w przestrzeni publicznej i teraz już jest to już oczywiste, że budynki powstały właśnie po wojnie, mogą być już zabytkami, ale mimo tego, że jest to popularny sposób myślenia właśnie w takich wąskich gronach osób w tej architekturze wyspecjalizowanych, czy takich właśnie powiedzmy ośrodkach wielkomiejskich, to w lwiej części Polski to wciąż jeszcze jakby nie rezonuje taka myśl. Zatem ja bym bardzo chciał, żeby moda na ośrodki wczasowe w tym oryginalnym stanie i ten oryginalny stan to nie chodzi mi tylko o to, żeby kolor elewacji się zgadzał z oryginałem, ale chociażby to, żeby rozplanowanie takiego ośrodka, rozstrzał między domkami, czy te właśnie części wspólne w postaci stołówek, właśnie świetlic, żeby one pozostały
zostały w takim kształcie, żeby to się nie zamieniło w nastawiane super gęsto nowe domki bez wyrazu zupełnie i jeden taki uniwersalny projekt, który nie przedstawia sobą większej wartości architektonicznej. Czyli chciałem, żeby pozostała cała ta myśl, że to miejsce zostało zaprojektowane w taki sposób i wymyślone w ten sposób przez architekta, który się na tym znał, a nie przez właściciela ośrodka, który chce zmaksymalizować zysk z terenu. Zatem jakby moda wokół tego urosła i gdyby ludzie chcieli jeździć i zaznaczali to, że chcą jechać właśnie w takie miejsce, w takie oryginalne, no to dla mnie to byłoby fantastyczne, bo teraz te miejsca są pod żadną ochroną i znikają w zastraszającym tempie. To na koniec tego fragmentu naszej rozmowy chciałabym cię spytać, jak ty się czujesz, jak pojawiasz się w takim ośrodku wczasowym? Po pierwsze, no przekraczasz pewnie próg i gdzieś cofasz się w czasie, to jest teraz. A dwa, przecież może my tak na to patrzymy, może ty tak na to patrzysz zza aparatu, ale to są pewnie często miejsca, gdzie normalnie odpoczywają ludzie, nie mając poczucia jakiejś inności czy dziwności. Tak, tak, jak najbardziej, bo to faktycznie, że ja tam chodzę trochę jak po laboratorium z mikroskopem i sobie przeglądam kolejne próbki, to nie znaczy, że te miejsca żyją absolutnie swoim normalnym rytmem i poza tym, wczasowicze tam wypoczywający, to jakby nie rozumieję, że często ich to dziwi w ogóle zainteresowanie takim banałem bądź co bądź. Ja to w ogóle się czuję, jakbym był cały czas na wakacjach właśnie, bo jeżdżę w te miejsca, które są przecież, no tak jak wspominałem, bardzo atrakcyjnie, fajnie usytuowane. Cały czas jest tam atmosfera, jako, co prawda często bywam przed albo zaraz po sezonie, ale nawet wtedy to jest taki właśnie klimat wypoczynku, bardzo fajny i przyjemny, więc jak tam wchodzę, to dla mnie już jest tak naturalne środowisko, że ja nawet się nie zastanawiam, czy ja tutaj wyglądam trochę jak intruz, czy nie, bo już tak się z tym klimatem zespoliłem, że dopóki nie chcę sfotografować jakiegoś miejsca, które no faktycznie wykracza poza zainteresowanie takiego zwykłego turysty, że wchodzę, nie wiem, tam od zaplecza zobaczyć jakiś budynek z tyłu, no to jestem jednym z tych ludzi właśnie i to też jest fajne. Także polecam mieć takie hobby, czy może pracę, chociaż ja bym tego akurat, co ja robię, pracą nie nazwał, żeby to było coś związane z wakacjami, bo wtedy właśnie jest się non-stop na wczasach. Mam nadzieję, że jest was więcej takich, którzy mają wakacje na co dzień. Musisz podawać po prostu, żeby SK Rock była pionierem w podawaniu na przykład temperatury wody w jeziorach. To jest do opatentowania, aż strach mi jest myśleć, jeżeli już w pierwszej części naszej rozmowy padają takie dobre pomysły, co będzie dalej. Zwłaszcza, że przed nami są jeszcze dwa fragmenty naszej rozmowy. W kolejnych mam nadzieję, że porozmawiamy trochę o tym, co ty tam znajdujesz, jak wchodzisz do tych ośrodków, co jest na miejscu. No bo tego można się dowiedzieć czytając, oglądając książkę Ostatni Turnus, autorstwa Marcina Wojdaka, który jest gościem dzisiejszych drogowskazów, albo wchodząc na jego instagramowy profil Kosmoderna. A do rozmowy z Marcinem Wojdakiem wrócimy już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Wracamy do naszej rozmowy. Rozmowy w drogowskazach na antenie Eski Rock. Raz jeszcze witam się z wami, bo ja się nazywam Aleksandra Galant i raz jeszcze mam wielką przyjemność, żeby przedstawić naszego gościa, którym jest dzisiaj Marcin Wojdak, autor książki Ostatni Turnus, a także twórca instagramowego profilu Kosmoderna. Tak, to jestem cały czas ja ten sam. Cały czas ten sam, potwierdzam, nic się tu nie zmieniło. Zmieni się może lekko temat, o czym chciałabym z tobą rozmawiać, bo mam nadzieję, że ten klimat wczasowo-turnusowy nam się uda utrzymać. Natomiast, tak jak mówiłam poprzednio, opisujesz miejsca niezwykłe. Tak, jeżeli sobie trochę operujemy fanpage'ami i profilami na Instagramie, to jest taki profil jak epicentra dziwności. Czasem mam wrażenie, kiedy oglądam twoje zdjęcie, że ty właśnie takie epicentra dziwności, schowane gdzieś w lesie, położone nad jakimś pięknym jeziorem, w górach, właśnie je znajdujesz. No nie znam niestety fanpage'u epicentra dziwności, ale to sprawdzę. Chociaż staram się ograniczać korzystanie z internetu. Człowiek, który ma, nie chcę teraz niedoszacować, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy obserwatorów na Instagramie? 20 tysięcy, ale to wiesz, to są liczby w dużej mierze niereprezentacyjne. Nie jest chyba teraz sztuką mieć właśnie podobne ilości. Natomiast jakbym miał komuś sprzedać ideę stojącą za tym, czym ja się zajmuję, to bym powiedział, że jest to na tyle fajne i nieprzewidywalne hobby, że jeżdżąc właśnie po ośrodkach wczasowych, chociaż ośrodki wczasowe to jest lwia część tego, czym ja się zajmuję, ale wciąż jeszcze fotografuję architekturę inną. Na twoim Instagramie ja znalazłam chociażby Solpol, który absolutnie miejscem wypoczynkowym nie jest, a już chyba nie jest żadnym miejscem, bo tam prace rozbiórkowe ruszyły w styczniu i nie wiem, czy już nie dobiegły końca. Ja po nim jakoś bardzo płakać nie będę, ale warto było go zarchiwizować, tak czy inaczej. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe i atrakcyjne, to to, że to jest temat nie do końca zbadany i udokumentowany, czyli nie ma jakiejś takiej dużej skumulowanej bazy zdjęć tych najbardziej atrakcyjnych architektonicznie ośrodków czasowych, a to daje mi to,
że ja, jadąc w jakieś takie miejsce, które jest zupełnie poza szlakiem, nie znajduje się w przewodnikach ani topce na przykład atrakcji danego województwa, czy tam właśnie powiatu, mam szansę na miejscu zobaczyć jakąś spektakularną mozaikę, mam szansę zobaczyć no, bardzo atrakcyjny w formie architektonicznej budynek, czyli mam dużą szansę na to, żebym został zaskoczony. I dla mnie jest to coś porównywalne pewnie do tego, co pcha ludzi, nie wiem, do łowienia ryb czy zbierania grzybów. Taka nieprzewidywalność, odkrywanie, czy ludzie, którzy chodzą z detektorami metalu i szukają pozostałości po wojnach u nas. Czyli no, ma to jakąś formę poszukiwania takich skarbów. I ilekroć zdarza się tak, że właśnie tak jak ostatnio, chociażby będąc w okolicach Augustowa, pojechałem do takiej miejscowości, która się nazywa Posejny, jeśli dobrze pamiętam. I to jest powiedzmy już z 15 albo 20 kilometrów od granicy z Litwą. Właśnie miejscowość, która w żaden sposób nie jest kurortem, nie jest miejscem, o którym ludzie myślą w pierwszej kolejności, zastanawiając się nad wakacjami na Suwalszczyźnie. No i na miejscu znalazłem, no po prostu pojechałem do ośrodka wczasowego, który też, co prawda, na Google Maps jest zaznaczony i ma swoją stronę internetową, ale żeby tak się do niej dostać i na nią trafić przypadkowo, to jest bardzo trudne, a na Google Maps tam wiele zdjęć nie ma. No i okazało się, że ten ośrodek wczasowy jest po prostu fantastycznym wehikułem czasu. Jest utrzymany w takim idealnym, bardzo dobrym stanie, nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. I to jest rzecz, której ja bym się jakby w życiu tam nie spodziewał. No to jest wielkie zaskoczenie i zarazem wielka ekscytacja. Gdybym był pasjonatem zamków krzyżackich na przykład, to nie ruszając się z domu, mógłbym o nich przeczytać wszystko, zobaczyć w zasadzie bardzo dobre jakościowo zdjęcia i nasycić się tym tematem. Nie byłoby to trudne, żebym się tym tematem nasycił. Natomiast tu... No trudno za to chyba przypadkowo natknąć się na jakiś zapomniany zamek. No trudno. Znaczy może da się, a jeśli pozostałościami jego jest 7 cegieł, natomiast nie da się, jeśli miałby być spektakularną ruiną. A tu cały czas mogę sam się zaskoczyć tym, co widzę i to jest bardzo fajna rzecz w świecie, który już jest tak mocno spenetrowany i który tak łatwo jest odkrywać właśnie zza monitora, zza telefonu, nie ruszając się z miejsca. W książce też kilkukrotnie wspominasz o tym, że to jest szczęście dla tych miejsc, że one trochę zatrzymały się w czasie, że one na przykład nie są jakoś gruntownie modernizowane, bo te, które w jakiejś części już są zmodernizowane, no to im to na dobre nie wyszło. No często niestety tak jest, bo o ile kiedy powstawały, czyli właśnie w czasach PRL, to nadrzędną ideą stojącą podczas powstawania i konstruowania takiego miejsca było to, żeby przystosować je możliwie bardzo i dobrze do wypoczywania. Za ideą powstania takiego ośrodka nie stało jego rentowność. Nikt tam się tym zyskownością miejsca nie przejmował. Natomiast teraz rentowność jest kluczowa i całe te remonty, czy całe konstruowanie obecnych obiektów wypoczynkowych są podporządkowane temu, żeby jak najwięcej na nich zarabiać. A to często się odbija na jakości chociażby architektury, bo teraz nikt nie pozwoliłby sobie na wyłożenie jednej ściany pensjonatu mozaiką, bo nikt do tego ośrodka nie przyjedzie specjalnie po to, żeby tę mozaikę zobaczyć. Nikt podczas wyboru, no właśnie miejsca noclegowego nie będzie się sugerował tym, czy ta mozaika jest, czy nie. A kosztuje to bardzo dużo teraz pieniędzy, więc teraz takie obiekty nie powstają. A wtedy? No wtedy forma architektoniczna była bardzo istotna, mimo że wiązała się z dużymi wydatkami. Także te remonty faktycznie teraz upraszczają takie obiekty. Mozaiki są zamalowywane na jeden kolor, żeby nie musieć się nad każdym fragmentem rozpływać i poświęcać mu dużo czasu na konserwację. Często jakieś właśnie malunki, murale są po prostu zamalowywane tak samo właśnie jak i te mozaiki. Bardzo te budynki tracą na swoim walorze architektonicznym, dlatego ja też tak się trochę ścigam z czasem, bo wiem, że każdy kolejny sezon to już jest kilkadziesiąt miejsc mniej, które mógłbym zobaczyć i jeszcze sfotografować. Kilkukrotnie wspomniałeś o mozaikach. Czy w ogóle można mówić o czymś takim jak taka powojenna, modernistyczna architektura wypoczynkowa? Coś, co jest takie typowe? Z czym na przykład zetknąłeś się w kilkunastu takich miejscach? Tak, jasne. Duża część tych projektów jest bardzo powtarzalna, ale mimo, że one są powtarzalne, to one wciąż są dobre jakościowo i jeśli coś dobrego jest powtórzone, to nie traci na swoim walorze, tak czy inaczej. Ale jak najbardziej, był katalog, czy tam powstało na przestrzeni tych lat PRL-u właśnie parę katalogów takich domków wypoczynkowych, z których no, zamawiający, czyli jakieś właśnie instytucje państwowe czy fabryki mogły sobie wybrać konkretny rodzaj domku, który chciały postawić w ramach ośrodka. Były pewne powtarzające się projekty pawilonów, stołówek, tego wszystkiego jeżdżąc i oglądając to w takim natłoku, ja już tą powtarzalność widzę i jak najbardziej funkcjonuje coś takiego właśnie jak taka architektura ośrodków czasowych, tylko że ona nie jest zupełnie odrębna od
ówcześnie panującej architektury, tylko jest jej integralną częścią, tylko po prostu pewne rozwiązania były tam stosowane częściej niż, nie wiem, w takiej architekturze handlowej na przykład. Także jest jakaś powtarzalność, da się ją wyróżnić i myślę, że gdybym był historykiem sztuki albo architektem, to mógłbym przygotować na ten temat już jakąś szerszą pracę, ale podejrzewam, że niewiele osób by do takiej publikacji sięgnęło. A myślę, żebyś się zdziwił. Daj mi 2 tygodnie. Okej. Okay. Z jednej strony mówisz jakiejś powtarzalności, z drugiej strony mi się wydaje, że w tym wszystkim była jakaś taka fantazja, takie rozpasanie, no bo chociażby jest ta rotunda, o której już sobie pół żartem, pół serio mówiliśmy. Rotunda to był chyba ośrodek gdzieś koło Wolsztyna, tak mi się wydaje. Zgadza się. Stołówka w kształcie rotundy i to takiej kosmicznej rotundy. Tak, jak najbardziej. Pozostawiając na chwilę rotundę, bo to jest może ośrodek, on się nazywa Świt... Wilga. Ośrodek Wilga, oczywiście. No widzisz, może nieprzypadkowo chciałem ją zostawić. Też właśnie wspominając ten wyjazd w okolice Augustowa, jak byłem niedaleko takiej, nad jednym z jezior, niedaleko Olsztynka, to był tam właśnie taki ośrodek wczasowy w Świerkocinie. Chodzę sobie po jego terenie, oglądam tam właśnie pawilony, wciąż działający bar i wszystko jest okej. Natomiast na wzgórzu stał jeszcze taki budynek wyłączony z użytku, który kiedyś był stołówką i od wewnętrznej strony ścian szczytowych były tam właśnie dekoracje będące miksem takiego kamienia wyglądającego trochę jak kamień wulkaniczny właśnie z mozaiką. Jest taka bardzo nietypowa forma, zarówno jeśli chodzi o jej kształty i to, co przedstawiała, bo to były takie abstrakcyjne formy. Tak samo zresztą była nietypowa, jeśli chodzi o sam właśnie jeden budulec i połączenie gładkiej terakoty z takimi właśnie kamieniami. I tak sobie pomyślałem, kto w ogóle... To był ośrodek, który należał kiedyś do Wojska Polskiego. Już nie pamiętam, kto tam przyjeżdżał, ale powiedzmy, że spadochroniarze. I tak sobie myślałem, przybywali tam żołnierze. Oni tam po prostu dostawali skierowania, więc to dla nich było obojętne. Wiedzieli, że tam pojadą i tak czy inaczej, no bez względu na to, co tam by się znajdowało. A mimo to ktoś pomyślał, że na szczycie wzgórza usytuować właśnie warto jest stołówkę, która wcale nie była najbliżej, ani nie była po drodze tych wszystkich pawilonów, tylko trzeba było do niej dojść kawałek. I w dodatku była udekorowana i wyglądała trochę jak wnętrze jakiejś jaskini. Była wystylizowana w taki bardzo nietypowy sposób, ale widać było, że za tą stylizacją stał pomysł architekta i w połączeniu z artystą, który widząc ten już gotowy projekt prawdopodobnie udekorował go swoim dziełem. Pomyślałem, że to jest w ogóle rzecz teraz no, niespotykana, żeby ktokolwiek w ten sposób pomyślał, prawda? Nie, no wstawimy tutaj najprostsze krzesła, zrobimy, żeby było ładnie na fotografii i tyle. Ludzie mają przyjeżdżać, bo jest napisane, że są obfite posiłki i jest basen w zakresie ośrodka i tyle. To są te wabiki. Trochę powtarzam to, co mówiłem chwilę temu, ale to jest dla mnie wciąż zaskakujące. Po prostu jakbym oglądał cywilizację osadzoną na innych prawach. Świat ten sam, ale wtedy po prostu zupełnie jakby waluta była inna, na przykład też system wartości, no. W książce użyłeś takiego słowa, które bardzo zwróciło moją uwagę, bo ja go wcześniej nie znałam, a na pewno nie używałam. Mhm. To jest takie słowo komunaland. Nie wiem, czy je dobrze zaakcentowałam, bo go nie znam. Komunalandy, czyli te ośrodki, które w sumie trochę udają. To jest tak samo, jak namnożyło się PRL pubów, knajp, które będąc trochę byle jakimi udają, że przenoszą nas w czasie do knajp z Misia Parei, a to niestety w dużej mierze jest po prostu taka tandeta i byle jakość. I mam wrażenie, że za tymi komunalandami może stać to samo, ale to jest intuicyjne, bo tak jak mówię, ja się z tym wcześniej nie spotkałam. W ogóle to jest chyba najlepsza definicja kiczu, mianowicie to, że jest on stylizacją i udaje coś, czym w oryginale nie jest. I to jest w ogóle dla mnie masakra nieprawdopodobna, jak oglądam właśnie jakieś nawet pensjonaty, które udają, że są prowansją na przykład, czy jakaś stylizacja właśnie na takie hawajskie klimaty. No, część właśnie z ośrodków, po których jeżdżę w powszechnym odczuciu społecznym są po prostu brzydkie, no bo to jest beton połączony z prostą jakąś formą, z dużymi przeszkleniami, które może jeszcze się bronią, ale jest to architektura nieskomplikowana w formie wyrazu. I teraz jeśli ona jest zapuszczona na przykład, niezadbana, to bardzo dużo na tej jakości swojej, na efektowności traci. Czyli musi być w dobrym stanie, żeby to dobrze naprawdę wyglądało. I często było tak, że te ośrodki, jak tylko zostały zapuszczone, to znalazły właśnie nowych gospodarzy, którzy stwierdzili, że na przykład fajnie byłoby wystylizować ten ośrodek na wiejską chatę. Teraz betonowy jakiś blok obkładają drewnem, wewnątrz stawiają szafę gdańską, stare krzesła i portret przodka kupiony pewnie pod barbakanem. I to ma teraz udawać stare i jest super. Stylizowanie jest fatalnym grzechem. Również stylizowanie na tą a la komunę, tylko w takim wydaniu najbardziej właśnie prostym, że tutaj postawimy starą syrenkę, obok kukłę przedstawiającą milicjanta i bawmy się w to, że to jest PRL. Także tak, to jest nic fajnego. I
jeśli na tym miałaby polegać moda za tymi dawnymi czasami, to ona nic dobrego nam nie przyniesie, no. Smutny wniosek, a właściwie przestroga na koniec tej części naszej rozmowy, no ale niestety myślę, że warto było to podkreślić. Przed nami jeszcze jedna część tego spotkania i w niej planowałabym, jeżeli się na to zgodzisz, trochę odejść, już dać spokój tym domkom letniskowym. Dajmy, tak. I pozwolić, żeby ci, którzy będą mieli ochotę je odkryć, żeby to już zrobili i nie dostawali więcej wskazówek. No i chciałabym trochę bardziej skupić się na tobie, a konkretnie odejść od zdjęć i porozmawiać trochę o pisaniu i o słowie. I o tych słowach będzie mówił ich autor, czyli Marcin Wojdak, autor książki Ostatni Turnus, no i twórca instagramowego profilu Kos Moderna. Przez te. Cos Moderna. Drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. No i czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rock. Po raz trzeci i dzisiaj ostatni mam przyjemność powitać was ja, czyli Aleksandra Galant. Po raz trzeci powitam gościa dzisiejszego spotkania, a jest nim Marcin Wojdak, autor książki Ostatni Turnus, a także twórca instagramowego profilu Kos Moderna, z którym rozmawialiśmy już dosyć dużo O wszystkim rozmawialiśmy, ale to wszystko skumulowaliśmy wokół tego klimatu letniskowo-wypoczynkowego. No to teraz trochę zmieńmy wektor i chciałabym cię zapytać o to pisanie, bo cały czas mówimy, że Ostatni Turnus to jest książka, a nie album ze zdjęciami, bo tym zdjęciom towarzyszą teksty. I to teksty takie bardzo, bardzo zatrzymujące przy tym czytaniu. Co ja teraz mam powiedzieć? W ogóle powinienem chyba powiedzieć na początku, że ja w ogóle nie słucham muzyki rockowej, to nie wiem, czy ja w ogóle mogę tutaj być. Musimy się pożegnać. Muszę się pożegnać, ale zacznę może. Może się coś zmieniło. Natomiast teksty faktycznie towarzyszące zdjęciom nie są typową formą reporterską czy literacką, co zresztą nastręczyło dużo problemów wydawcy, który nie wiedział, jak sklasyfikować tą książkę i w jaką przegródkę ją wsadzić, bo w jakiś sposób trzeba było ją indeksować w sklepach internetowych. O księgarniach nie wspomnę. Moim celem było to, żeby zebrać w jednym miejscu myśli, refleksje i jakieś takie wnioski płynące z mojego obcowania właśnie z tą architekturą i z tym tematem. Stwierdziłem, że nie będę wypowiadał się w takim tonie jakimś, nie wiem, mentorskim, a nie takim pełnym przekonania co do tego, że ja mam właśnie tutaj słuszność w tym temacie i wiem, jak to jest. Przez to duża część tych tekstów mam wrażenie, że jest taką inspiracją do tego, żeby zastanowić się nad danym tematem. Na przykład, dlaczego u nas w Polsce mamy taką bardzo dużą, może w innych krajach też, ale akurat u nas to zaobserwowałem, dlaczego mamy taką dużą skłonność do takiej ciągłej zmiany właśnie, żeby cały czas wraz z, nie wiem, z kolejną dekadą czy pokoleniem zaznaczać tą swoją obecność. Czyli na przykład dlaczego nie zostawiamy pewnych, no tak jak w tym wypadku, obiektów w tej samej formie, tylko o nie dbamy, tylko wraz z remontem nastaje pełna rewolucja. Tej kontynuacji u nas w zasadzie nie ma i widać to w przestrzeni publicznej, że zestawiając ze sobą zdjęcia jednego miejsca, tak właśnie co 10 lat, to ta zmiana jest bardzo duża. Też zastanawiałem się chociażby w jednym z tekstów nad tym, czy jakość jest gwarantem tego, że dane miejsce przetrwa. Albo czy w ogóle jakość, zarówno architektoniczna, jak i, no nie wiem, jakość dzieła sztuki, jest czymś, co intuicyjnie każdy wyczuje, że obcuje z czymś dobrym. Wnioski zawarłem w książce, ale też nie upieram się przy nich i myślę, że mogą być właśnie fajnym punktem wyjścia do tego, żeby się nad takimi tematami też zastanowić. Tak mi się wydaje, że twoim wydawcom pewnych problemów mogła też nastręczyć forma, w jakiej piszesz, bo tam się często pojawiają dialogi. Teraz, kiedy rozmawiamy, to sama zwątpiłam i tak sobie pomyślałam, że to są takie strumienie myśli, natomiast ty je ubierasz w formę dialogów. No są to takie strumienie myśli, faktycznie. Ja nawet nie zastanawiałem się, dlaczego akurat taką formę przybrałem, a nie inną, ale okazuje się, że forma jest silniejsza od samego konceptu za nią stojącego i ja po prostu jakby tej formie się poddałem. Nie dyskutowałem z tym, że tak to wymyśliłem. Stwierdziłem może, że to jest jakaś fajniejsza taka dynamika, plus opowiadanie o niektórych rzeczach w formie właśnie dialogu dwóch postaci może być ciekawsze niż wypowiadanie się właśnie takie ex cathedra, że ja uważam, że... No bo też nie sytuuję się jakoś ponad czytelnikiem, nie uważam, że ja w tym temacie jestem dużo bardziej kompetentny, czy ja wiem więcej, no bo w dużej mierze operuję na rzeczach takich bardzo subiektywnych, jak gust chociażby. Znaczy to, że mi się to podoba, czy to znaczy, że to jest, nie wiem, już jakaś wartość absolutna? No nie. Dlatego starałem się też, żeby ta książka miała trochę taką formę, no nie wiem, właśnie takiego spotkania, jak my teraz mamy
i że równorzędnie sobie, akurat w tym momencie nierównorzędnie, no bo ja ci na przykład pytań zadawać nie mogę. Ale mógłbyś. Mógłbym. No to zaraz mi opowiesz o tym, Lido, o środku, co tam wiesz, co tam się działo na dyskotece i na ognisku. Zatem miałem nadzieję, że po prostu to też będzie taka książka po prostu jak rozmowa z kumplem, albo jak spotkanie z kimś, kogo już się dobrze zna i ten natłok tematów też jest duży i nie musi się cały czas koncentrować wokół jednego. Ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że to nie są takie opisy, powiedziałabym, bardzo naukowe, niemniej merytoryczne, które dotyczą prawideł architektury. Ja mam wrażenie, że te wpisy, bo nawet tak bym je nazwała i nie chodzi mi tylko o to, co pojawia się na Instagramie, ale też w książce, one są przesycone emocjami. To nie są chłodne analiza tego, co właśnie zobaczyłem, z czym się dzielę w formie dialogu. No właśnie nie. No nie, jak najbardziej nie, bo uważam, że to jest super nudne. Ja po prostu bardzo nie chciałem się nudzić podczas pisania i pamiętam, jak kiedyś kupiłem sobie książkę, która opisywała architekturę portową i architekturę związaną stricte z żeglugą śródziemnomorską, czyli opisane były w zasadzie wszystkie jakieś kapitanaty portu, latarnie morskie, miejsca przetwórni ryb na polskim wybrzeżu i byłem taki podekscytowany, że sobie znajdę po prostu mnóstwo nowych miejsc, które mogę po prostu zobaczyć i się nimi zainspirować, bo wszystkie powstały po wojnie właśnie. No ale jak otworzyłem tą książkę i zobaczyłem taki super fachowy opis tego, jak jest zaprojektowany tu dźwig P712, tam profile jakieś betonowe, z których powstała hala chłodni, no to po prostu zamknąłem po dwóch stronach i stwierdziłem, że jak ja miałbym tutaj się koncentrować na tym, jak jest skonstruowany domek letniskowy, bo takie opisy mógłbym zawrzeć, no jakby jest trochę faktografii wokół tego, do której mógłbym sięgnąć, to ja bym się znudził, czytelnicy by się znudzili. Nie pasuje do klimatów, czasów, wypoczynku, turnusu. No nie, i myślę, że poza tym fajnie jest właśnie, bo o ile ta architektura jest naprawdę bardzo interesująca z mojej perspektywy, to mam świadomość tego, że to nie będzie jakiś kanon, który nagle zachwyci ludzi z całego świata i będą tu zjeżdżali z Argentyny, żeby zobaczyć ośrodek w Augustowie. Ale czy o to chodzi? Nie, o to nie chodzi, ale chciałem zwrócić uwagę na to właśnie, że ten walor emocjonalny jest tutaj super istotny, że gdyby obedrzeć te zdjęcia moje, czy opisy właśnie z tych emocji, to co by zostało, to byłoby niewystarczające według mnie. A ta emocja właśnie stojąca za tym, te nasze wspólne wspomnienia, bo jest masa ludzi, którzy spędzali wolny czas w ten sposób właśnie, jak ja go dokumentuję, to jest taki jedno wielkie, jak jeden wielki zbiór wspomnień, z których w zasadzie każdy do niego może podejść i co by nie wyjął, to będzie trochę jego. Pomyślałem, że fajnie byłoby też i tutaj to tak uwspólnotowić, żeby to też był właśnie taki przyczynek, że tak poruszy się jakaś nuta sentymentu trochę w czytelniku i on sobie tą książkę tam zostawi z boku, ale pójdzie tam, nie wiem, do rodziców, jak ich odwiedzi akurat i pogada, a pamiętacie, jak tam jeździliśmy i oni wtedy powiedzą, no jasne, że pamiętamy. I o ile nie wejdzie akurat jakiś moment, że a twój ojciec do to i tamto wtedy, to jest szansa, że to będzie miłe spotkanie. No. A tak ogólnie, już zostawiając ostatni turnus, chciałbyś więcej pisać? Chciałbym więcej pisać, bo pisanie jest nieskończenie ciekawym zajęciem, bo jest absolutnie niczym nieograniczone. Można wymyśleć wszystko i zresztą ja też tam, nie wiem, jedno opowiadanie stworzyłem na takim koncepcie, że ludzie opowiadają sobie żart złożony z samych liczb. No i to jest zupełnie jakby nic nie związane z tymi wczasami, ale pomyślałem, że to może być zabawny koncept. No i ja bym fotograficznie nie mógłbym czegoś takiego zrobić. Być może trudno byłoby mi pojechać w tak absurdalne miejsce, jak absurdalnym jest taki tekst, więc pisanie w tej swojej właśnie abstrakcyjnej formie i absolutnie dowolnej, niczym nieograniczonej jest bardzo kuszące. Natomiast teraz wiem, że nie mam na to przestrzeni w głowie, bo tak dużo mam spotkań, rozmów, również w radiostacjach związanych z muzyką rockową, że ja po prostu nie mam wolnej głowy na to, żeby myśleć o czymś do przodu, tylko cały czas jestem tu i teraz. No ale za to to też jest fajne. No, widzimy się, jest fajnie, miło. Sprawa woda mi się skończyła i... A ja nie zaproponowałam nowej. W ogóle to, że tu jest woda, a nie whisky, to jest jakiś wstyd totalny po prostu. Ja mam wrażenie, że odzieram cię z różnych skojarzeń związanych z muzyką rockową i w ogóle ze światem rockowym. Kończąc już trochę naszą rozmowę, chciałabym cię zapytać, jeżeli się zgodzisz powiedzieć, co będzie dalej, bo też zdaje się, że to ty powiedziałeś, że każdy temat ma swój termin przydatności. No i temat letnisk, turnusów już powoli tego terminu dobiega. No ale jakoś trudno mi jest sobie wyobrazić, żebyś stwierdził, że skoro już się nasyciłeś letniskami, to przestaję pisać, przestaję robić zdjęcia, po prostu siadam gdzieś w kącie i słucham.
słucham muzyki rockowej. No tak, no właśnie to. Myślę, że szczerość jest super istotna, więc będę nie tylko z tobą szczery, ale i ze słuchaczami. Powiem, że ja nie mam pojęcia, co ja dalej będę robił, ponieważ najłatwiej byłoby tak, jakbym, chociaż utrudniłem sobie trochę sytuację, nadając taki, a nie inny tytuł książce, no bo ostatni turnus, trudno tutaj... Ostatni turnus 2. Ostatni turnus 3, zemsta, ostatni turnus kontratak, właśnie powraca. No jakby, no jest dużo opcji, ale mógł być też wzorem Młodych Wilków, jedna, druga, przedostatni turnus teraz po prostu. Zatem nie mam materiału zdjęciowego na pewnie na 6 jeszcze takich samych książek. Mógłbym na przykład też teraz wydać książkę, która byłaby bardziej albumem fotograficznym z oszczędnymi opisami, no bo powiedzmy, że materiał zawarty w książce to najnowsze zdjęcia mają pewnie z półtora roku, a od tego czasu no, zrobiłem dużo bardzo interesujących obiektów, więc mógłbym wydać taki album ze zdjęciami. Mógłbym wzorem tego, do czego namawia mnie wiele osób i pyta za pośrednictwem mojego profilu na Instagramie Kosmoderna przez C. Cosmoderna. Ktoś pytają mnie, kiedy ciąg dalszy, więc mógłbym stworzyć ciąg dalszy, a mógłbym po prostu zrobić coś zupełnie innego, ale powtórzę, co mówiłem wcześniej, jakby teraz w ogóle nie mam na to przestrzeni i czasu i w ogóle myślę, że chyba warto jest docenić ten moment, że teraz mogę się udzielać właśnie i opowiadać o tym, co zrobiłem i chyba nie ma sensu, żebym jakoś super w przyszłość wybiegał. No co będzie, to będzie. Albo będę jeździł po ośrodkach po prostu i opowiadał o tym, jak to, wiesz. W takim razie o przeszłości, a potem zaskakująco o przyszłości opowiadał dzisiaj Marcin Wojdak, autor książki Ostatni Turnus, no i twórca instagramowego profilu Kosmoderna przez C. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też i do zobaczenia w Jarocinie. Odpływam w bardzo dziwne klimaty, więc ja tylko z poczucia obowiązku powiem to, co zawsze, czyli, że gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, to ona będzie na was czekała, a właściwie to już czeka w internecie, to znaczy na Spotify, na YouTubie, a także na niezawodnym www.skrock.pl, tak jak dużo rockowej muzyki. Do waszej dyspozycji pozostają też skrzynki mailowe, czyli drogowskaz@skrock.pl i agalant@grupazpr.pl. PL. Kończę już, bo obawiam się, że zaraz usłyszycie burczenie w brzuchu. Skoro ja je słyszałam, to może się zarejestrowało. I powiem tylko tyle, że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Aleksandra Galant. Drogowskazy.